Niedaleko miasta Kutaisi, w pięknej górskiej scenerii, znajduje się monaster Gelati, ufundowany w 1106 roku przez króla Dawida IV Budowniczego. Głównym obiektem monastyru jest katedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obok niej wznosi się okazała dzwonnica. Do kompleksu należą jeszcze dwie cerkwie. To cerkiew świętego Jerzego. A to dość nietypowa, bo piętrowa, cerkiew świętego Mikołaja. Katedra nadal jest remontowana, ale większość prac restauracyjnych w jej wnętrzu została zakończona. Piękny fresk zdobiący półkopułę apsydy. Większość fresków pochodzi z XVI-XVII wieku, ale zachowały się także freski z XII wieku. Fresk przedstawiający gruzińskich władców. Cały kompleks został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1994 roku. Monaster jest usytuowany w rozległym, malowniczym wąwozie rzeki Halcitela. Jeszcze jeden obiekt wchodzący w skład kompleksu klasztornego Gelati – budynek Akademii. Przez długi czas monaster był jednym z głównych kulturalnych i intelektualnych ośrodków w Gruzji. Znajdowała się tu akademia skupiająca gruzińskich naukowców, teologów i filozofów. Z tego powodu monaster nazywano Drugą Jerozolimą lub Nowymi Atenami. Wykładano tutaj nauki ścisłe i humanistyczne, teologię, pisano kroniki. Wspaniałe freski można podziwiać nie tylko w katedrze, ale także w cerkwi świętego Jerzego. Cerkiew została wybudowana w XIII wieku i zniszczona przez Turków w 1510 roku. Freski pochodzą z XVI i XVII wieku.